mam nadzieję, że nie tego, żebym była miła. Powiem tak, kończyła się modlitwa, zauważyłam, że niektórzy ziewają, ale żeby przypadkiem te osoby nie miały mi tego za złe, że to mówię. To jest pewien fakt, tak? Pewien fakt. Tak jesteśmy jako ludzie skonstruowani, że nam się to zdarza w pewnych sytuacjach, ale w pewnych się nie powinno zdarzyć. I dlatego zrobiłam coś, czego nie robię zazwyczaj, ponieważ kiedy modliliśmy się do Ducha Świętego, to miałam takie przekonanie, że mam pewne słowo, a ja myślę, nie, Duch Święty, ja teraz nie powiem. Teraz tego nie powiem. Niech sobie jeszcze odpoczną na modlitwie, a ja im powiem potem, jak zacznę. No i mam nadzieję, że nie zrobiłam niczego przeciwko Duchowi Świętemu. No więc słuchajcie, mam takie pytanie. I to jest związane z tym słowem. Czy chciałbyś być porażony prądem? Szczerze. Nie. A ja ci tego życzę. A ja ci tego życzę, bo ten obraz, który miałam, on właśnie taki był. Ludzie, do których przychodzi Duch Święty i aż są wstrząśnięci tym, co On w nich robi. Tak jak przychodzi, tak jak prąd, nie wiem, czy mieliście taką wątpliwą przyjemność być lekko porażonym, bo mocno to chyba nikt nie był. Ja miałam taką wątpliwą przyjemność kiedyś, po prostu tak usilnie myłam gniazdko, że poraziło mnie, z lekka mną potrzepało, bałam się potem, co ze mną będzie, czy mi coś nie uszkodziło, ale nic takiego mi nie uszkodziło. Ten moment jest nieprzyjemny. Ale to, co chcę ci dzisiaj powiedzieć, i to, co jakoś przeczuwam, bardzo mocno w to wierzę, to, że kiedy przychodzi Duch Święty, czasami do naszej takiej duchowej ospałości, do takiego naszego życia, które stało się rutyną, monotonią, nic nas już nie zaskakuje, nic nie dziwi, większość rzeczy nudzi, jest trudnością, to On po prostu musi przyjść. I przepraszam za to bardzo kolokwialne wyrażenie, ale po prostu nami poczepać. I wiesz, mam do ciebie takie pytanie, czy ty masz taką wewnętrzną zgodę, żeby Duch Święty takie doświadczenie ci dał? Może w pierwszym momencie niełatwe, zwłaszcza kiedy przychodzi się na to zdecydować. No gdybym ci powiedziała, pomóc się tak, pomóc się do Ducha Świętego, żeby to mu wstrząsnął. To lepiej trochę brzmi niż potrzepał. Ale nie, pomóc się, żeby to mu potrzepał. Tak? Żebyś się obudził, żeby ci się otworzył oczy na Jezusa, na Jego Słowo, żeby cię doprowadził do takiego miejsca, jak sobie przypomnisz najlepszy duchowy moment w twoim życiu, ma ktoś taki świetny moment, za którym tęskni, który przywołuje, kiedy myślisz o tym, o tej chwili, to wiesz, że nie byłoby cię tutaj, gdyby nie ta chwila, czy ten czas, czy ten proces. Macie coś takiego? Tak. Ja mam. To wcale nie był taki miły czas w moim życiu, słuchajcie. Naprawdę był średni. Tyle, ile się upłakałam wtedy, to moje, tak? Ale to był czas, to był moment, kiedy Bóg wkroczył w moje życie. A Duch Święty, mówiąc kolokwialnie, właśnie mną podszepał. Więc ja was dzisiaj zachęcam do tego, zanim odczytam to słowo. I później jak sobie popatrzyłam, co ja mam wybrane, to mi się, tak powiem szczerze, wam dość zgadza. Bo to będzie czytanie z Księgi Apokalipsy, z 4 rozdziału. Ale proszę, może nie otwierajcie, bo spróbujcie sobie to słowo wyobrazić. A jestem przekonana, że dojdziesz, podobnież jak ja, do takiej granic swojej wyobraźni, kiedy to odczytam. Że zobaczysz, że to słowo, ono w taki sposób pokazuje głębię, świętość, majestat Boga, że stajemy jakby przed granicą, przed ścianą i czegoś potrzebujemy, ale o tym będzie w tym temacie. Więc proszę, posłuchajcie z 4 rozdziału Apokalipsy świętego Jana, od 5 do 11 wersetu odczytam. A z tronu wychodzą błyskawice, głosy i gromy. I płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze podobne do kryształu. A pośrodku tronu i dookoła tronu 4 istoty żyjące, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsza istota żyjąca podobna do lwa. Druga istota żyjąca, podobna do cielca. Trzecia istota żyjąca, mająca twarz jak gdyby ludzką. I czwarta istota żyjąca, podobna do orła w locie. 4 istoty żyjące, a każda z nich ma po 6 skrzydeł dookoła i wewnątrz są pełne oczu. I bez wytchnienia mówią dniem i nocą. Święty, 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 Pan i Bóg Wszechmogący,
który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć istoty żyjące oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucają przed tron wieńce swe mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone. Ja mam za Was odpowiedzieć amen? Amen, amen, kochani. To słowo jest piękne, ale myślę, że potwierdzacie to, potwierdzasz to, że może myślisz, gdybym teraz wziął do ręki Biblię i mógł to raz, drugi, trzeci przeczytać, zrobić to na modlitwie, może stałoby się ono bliższe, bliższe rozumowi, chcielibyśmy to słowo zrobić. Czy nie jest tak? W ogóle jak czytamy Apokalipsę, nie? Ja przynajmniej tak mam. Trudność moja w stosunku do Apokalipsy polega na tym, że mam tą skłonność, którą ma, myślę, wielu ludzi, większość ludzi, że chcielibyśmy ją oswoić, uczynić zrozumiałą. A tutaj się nie da. Akurat w stosunku do tej księgi stoimy przed taką ścianą i ta ściana, ten mur, to nasz kres, po pierwsze naszej wyobraźni, ale też możliwości naszego ducha, bo stajesz, czytując to, przed majestatem Boga. I teraz jesteśmy w temacie uwielbienia, tak? I super, i świetnie. I powiem tak, że to, co powiedziałam na początku o tym ziewaniu, jak komuś się ziewnęło dzisiaj podczas modlitwy, to dziękuj za to Bogu. Jak ziewasz, to się dotleniasz. Nie? Jak ziewasz, to się dotleniasz. I nie jesteśmy tu po to, żeby sobie mówić, jakie są reakcje naszego ciała, kiedy to i tamto, kiedy jesteśmy po całym dniu i kiedy jest tam godzina któraś, nie? Jest wieczór. Wszyscy je mamy. Jedni tacy, niektórych tylko wykorzystałam po prostu dzisiaj dla tego przykładu. Wszyscy, każdy z nas przychodząc na takie spotkanie, przychodząc na uwielbienie, zmierzasz się z tą swoją słabością. Ale to jest doskonały moment, żeby sobie po prostu uzmysłowić jedną rzecz. O tak bardzo Cię potrzebuje Duchu Święty. O tak bardzo. O tak bardzo, że nawet nie dam rady tego ująć w słowa. I obyśmy pewnych momentów, takich chwil jak na przykład ta, kiedy Duch Święty, jestem pewna, przychodzi. On jest tu z nami. Obyśmy tych momentów nie przespali. I chciałabym się z Wami podzielić pewną historią, którą niedawno usłyszałam od pewnego człowieka imieniem Żeran. Jest to jeden z głównych liderów jednego z kościołów gdzieś tam w Nowym Jorku, protestanckich kościołów trzeciej fali, ale opowiadał on niesamowitą historię, która mnie bardzo poruszyła. Opowiadał historię, że leciał gdzieś tam z takim misyjnym zamiarem samolotem. Gdzieś do jakiegoś miejsca, tam miał coś głosić, coś robić. I to był jakiś taki niezbyt długi lot po Stanach Zjednoczonych. No i siedząc w tym samolocie, tam troszkę inaczej niż w naszych europejskich tanich liniach, te siedzenia były tak ustawione, że siedziało sporo ludzi przodem do siebie. Nie? Jesteśmy tak trochę bardziej przyzwyczajeni z tych, że jeden za drugi. No więc, mówi, tam z drugiej strony za przejściem siedziała taka osoba, a naprzeciw niego siedział starszy pan i spał. A koło tego pana było wolne miejsce i tam jeszcze siedział ktoś przy oknie i cały czas przez to okno wyglądał i patrzył ten mężczyzna. No i tam gdzieś przechadzała się stewardesa, coś tam robiła, jakieś jedzenie tym ludziom roznosiła, coś tam się działo. I w pewnym momencie, on tak mówi, on tam siedział, po prostu tak był, tak? I w pewnym momencie coś się dzieje, tak? Bo ta stewardesa zaczyna, no znów powiem trochę kolokwialnie, a nawet nie trochę, zaczyna panikować. A w samolocie nie lubimy tego, jak stewardesy panikują, albo widać na ich twarzy jakikolwiek niepokój. No więc powoli ci ludzie, którzy tam byli wokół, zaczęli się interesować, co się dzieje. A ta kobieta, przy tym starszym panu, który naprzeciw niego siedział, coś robiła i szukała pomocy. I w pewnym momencie się pojedynczo zaczęły te osoby tam wokół orientować, które kompletnie wcześniej tym starszym panem nie były zainteresowane, bo stewardesa zaczęła szukać lekarza. Nie? Okazało się, że coś się z tym starszym panem stało, coś w obszarze zdrowia. Nie?
No i woła, krzyczy, czy mamy lekarza, czy jest jakiś lekarz na pokładzie, nie? No i nikt się nie odzywa. Powoli ci ludzie, którzy tam czymś byli zajęci, jakimś oglądaniem czegoś, nie? Zaczynają zwracać uwagę, że tu koło nich ktoś siedzi i potrzebuje pomocy. Ten pan, który siedzi przy oknie, dalej przez to okno patrzy i jeszcze do niego nie dotarło, co się dzieje, nie? No i on mówi, że mówi tej stewardesie to, żeby powiedziała przez głośnik, no może jest jakiś lekarz, ona podpowiada raz, że się ogłasza. Ten człowiek nie daje znaków życia. No i jak opowiadał Gerard, widzi już, on miał koszulę rozpiętą, bo oni tam słuchali, czy serce bije i tak dalej, nie? Że na jego ciele już zaczęło się pojawiać szare plamy, co świadczyło o tym, że człowiek najprawdopodobniej umarł. W tym momencie obudził się mężczyzna przy oknie, mówi, ja jestem lekarzem. No i zaczął tego człowieka potrzebującego pomocy, że tak powiem w cudzysłowie, sprawdzać. Nie sprawdzać, czy on jakieś funkcje życiowe tam jeszcze w nim są. I po jednym, drugim sprawdzeniu, czy trzecim mówi, umarł, nie żyje. No i wtedy do akcji wkroczył Gerard, mówi, że w tym czasie, kiedy ci ludzie tam gdzieś byli i dopiero powoli się włączali i powoli zauważali, że koło nich siedzi człowiek, który umarł, to w tym momencie on również był jednym z takich samych, bo niby patrzył, ale do końca nie widział. Dopiero w pewnym momencie, kiedy już było obwieszczone, że on nie żyje, kiedy ten lekarz powiedział, umarł, nie żyje, Gerard mówi, wstał i mówi, wzbierało to w nim i w końcu nie wytrzymał i krzyknął, Panie Jezu, ożyw go! I w tym momencie człowiek zaczął się ruszać i mówi, co się stało? A pełno szarych plam już na nim, na dłoniach, na klatce piersiowej, nie? No oczywiście zaczęły one znikać. Ten człowiek obudził się ze snu, w cudzysłowie, tak? Obudził się ze snu, nie wiem, nikt z nas nie widział badań lekarskich, ani tego, co powiedziałaby medycyna o tej sytuacji. Gerard powiedział tak, niebezpieczne jest to, jak zaczynamy spać. I oczywiście fizycznie potrzebujemy się nieraz wyspać, ale duchowo potrzebujemy być obudzeni. Obudzeni. Rozumiesz, co mówię? Obudzony, czujny. Wczoraj udało mi się być obudzoną w jednym sklepie. Rozmawiałam z pewną kobietą, trochę dłużej kupowałam różne rzeczy niż zwykle i stwierdziłam, że coś w tym musi być, że po prostu ta kobieta jest tak serdeczna wobec mnie i tak nie chce mnie opuścić i tak bardzo podtrzymuje ten kontakt i przedłuża tą naszą rozmowę w sklepie, że nie umiałam inaczej, mówię na koniec, niech Pani Bóg błogosławi. Ja w to wierzę, powiem po swojemu, niech Pani Bóg błogosławi. Na to kobieta zaczyna w zasadzie płakać. No i rzucamy się sobie na szyję. Nie przespać. I jeszcze czego nie przespać? Już nie przespać kartki, którą sobie napisałam, trudno. Nie przespać jeszcze jednej rzeczy. I ona jest w uwielbieniu tak istotna, że właściwie nie wiem, czy jest bardziej istotna, jeżeli chcemy w takie prawdziwe uwielbienie, w taką chwałę rzeczywiście wejść. Mianowicie chodzi o to, o tą świadomość, a może jeszcze wróć. Wiecie, że nie tak dawno umarł mój tata. I wiecie, co słyszę w domu od mojej mamy? Już ileś razy to słyszałam? Mówi, ciekawe, co on teraz robi, tamten Pawełek. Ciekawe, co on tam teraz robi. Może mieliście podobne doświadczenia, kiedy ktoś bliski wam umarł. A ciekawe, co on tam, czy ona teraz robi. Co się tam dzieje? A kiedy czytasz tą księgę Apokalipsy, na przykład ten czwarty rozdział, te przed chwilą odczytane wersety, to zaczynasz się zbliżać do tego, co on w niebie robił. Co tam się dzieje? Co tam się w ogóle robi? Po co się tam chce iść i być? I widzimy, że w tym niebie, tam po prostu jest nieustanna chwała. Tam jest chwała. Co jest w niebie? Chwała. A jakoś tak bardziej ożywiająco, jakbyście to mogli powiedzieć. Ale bo jeszcze inaczej, dobra. Jeszcze inaczej was tutaj nie podpuszczę, ale zainspiruję. Nie wiem, czy mieliście takie zawody w dzieciństwie, kto głośniej krzyknie. Ja brałam w takim udział nie jeden raz. Tak. No ja to oczywiście robiłam po swojemu, to był taki kwik, takie kwiczenie, nie? Takie wysokie bardzo, nie?
Ktoś robił, brał w czymś takim udział? Jola brała, bo my jesteśmy obie z tej samej miejscowości, więc... Ale Krzysiek kiwa głową, tak jakby się mu to kiedyś zdarzyło, tak? Okoliczności mogły być różne, ale zapewne w swoim życiu, w twoim życiu były takie momenty, kiedy wydawałeś z siebie mocniejszy głos niż dzisiaj, tutaj na tym spotkaniu. Ja bym cię chciała poprosić, nie, bądźmy spokojni, nie róbmy tutaj zamieszania, ale żebyś przynajmniej w połowie tak głośno powiedział chwała. Spróbuj. Chwała! Chwała! Dobra? Nie, musi być 3-4 jednak. 3-4! Chwała! Amen. To mi się podoba, a jeszcze bardziej się to na pewno podoba Duchowi Świętemu. Jestem przekonana, że tam też bywa głośno. Tam też bywa głośno. Żeby mieć takie wyczulenie duchowe na tą nadprzyrodzoną rzeczywistość, bo to jest nadprzyrodzona rzeczywistość. To nie są rzeczy dotykalne, tak, które jesteśmy w stanie opisać, jak to krzesło na przykład, z czego jest zrobione, tak, ile ma lat, może dotrzeć do tego, kto go wyprodukował i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, gdzie stykamy się z tajemnicą, to są rzeczy nadprzyrodzone, ale jednocześnie te wszystkie rzeczy nadprzyrodzone, one sprawiają, jeśli mamy z nim kontakt, że my odżywamy i w nas to życie zaczyna też się poruszać, to Boże życie. Zaczynamy inaczej żyć, zaczynamy mieć otwarte oczy, a przede wszystkim dlatego tak się dzieje, bo zaczynamy widzieć, że już tutaj, tu na ziemi poruszamy się w rzeczywistości Królestwa Bożego. Amen. Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest pośród nas. Bo Jezus przyszedł, On go ogłosił i On go ustanowił. I teraz oczywiście zmierzamy do tej chwały nieba, gdzie będzie idealne uwielbienie. Gdzie będziemy, Kamilu, mieć wszyscy piękne głosy. Nawet ja. Zdziwisz się, oj, zdziwisz się, jak mnie usłyszysz. No i wszyscy my będziemy pięknie śpiewać. Wiem, że będziemy tam pięknie tańczyć. Będziemy tam wszyscy pięknie wyglądać, ale już teraz mamy zadatki na to uwielbienie, bo to będziemy my, ci sami. No i żeby tylko nie przespać, żeby w tą rzeczywistość naprawdę wierzyć i naprawdę jej pragnąć i oczekiwać. Amen. Amen i chwała, dokładnie. Teraz spojrzę do kartki i zobaczę, czy o czymś ważnym nie zapomniałam. O Platonie zapomniałam wam powiedzieć. I o oczach dookoła głowy. Dobra, powiem jeszcze. Słuchajcie, te trudności, które mamy, one nie biorą się znikąd. My w tej kulturze, w której żyjemy, przede wszystkim tu o Europie mówię, czy o tej kulturze Zachodu, my się poruszamy w tym wszystkim, co jest jakimś wytworem, pokłosiem filozofii, o których dawno zapomnieliśmy, albo tego, co stworzyli, wymyślili ludzie, o których z większą czy mniejszą chęcią uczymy się w szkole. I teraz taki Platon, nie wiem, czy jesteście nim szczególnie zainteresowani, więc o nim samym nie będę dużo mówić, ale powiem o jednej rzeczy, jako przykład tylko. Nie będę o innych filozofach opowiadać, ale o nim. Co on mówił? Że czym jest ciało? Więzieniem ducha. On jest więzieniem, dokładnie, ono jest więzieniem ducha. Potem w kolejnych wiekach święty Augustyn na tym zresztą bazował w swojej nauce. Potem w kolejnych wiekach, jak wiemy, oglądamy różne filmy, widzimy tam, ciało ludzkie jakie było? Piękne, zdrowe i pachnące. Nie. Chorowało. Na wiele tych chorób nie było wtedy lekarstw. Śmierdziało, przepraszam za wszystkich, którzy mają wysoki poziom, że tak powiem, estetyki i tak dalej. Śmierdziało to ciało, nawet wśród ludzi, którzy mieli wysoki status społeczny. Nie było środków higienicznych, takie jakie mamy dzisiaj. Więc ciało kojarzyło się z czym? Z czym, co przysparza samych kłopotów. Jest tak naprawdę niepotrzebne, jest bez sensu. I obyśmy już doszli do tego momentu, kiedy to ciało obumrze i w końcu będziemy od tego wszystkiego wolni. Ale tak nie jest. Kiedy Jezus przyszedł, On się wcielił właśnie w ciało człowieka, razem z tymi wszystkimi słabościami. I to samo ciało, o którym teraz mówię, jest nam potrzebne do uwielbienia.
Ono jest potrzebne. Nie zawsze na spotkanie przychodzimy z takim nastawieniem serca i ducha, że nam się bardzo chce. Ale jeżeli przełamiamy nieraz swoje ciało, to nam się w duchu zaczyna chcieć. I to działa w dwie strony. I o oczach. Czytamy tu bardzo ważną rzecz o czterech istotach żyjących i każda z nich miała po sześć skrzydeł i tak dalej. I o tych oczach dookoła. One są pełne oczu. I ta myśl, która bardzo mocno mi towarzyszy, ona jest taka. Ja mam tylko dwoje oczu. Ty? Mogę patrzeć tylko do przodu. Kiedy patrzę tam, widzę Karolinę, to jednocześnie nie widzę, co tutaj Robert robi. I nie widzę, co się z tyłu za mną dzieje. I to jakoś podpowiada mi, że jestem jeszcze w tej ograniczoności. Te istoty, które tam są przed Bogiem, one mają oczy wszędzie, więc one cały czas widzą Boga. Nie ma takiego momentu, że się od Niego odwracają, bo jak się odwracają, to tam też mają oczy. Rozumiesz? Cały czas żyją w tej Bożej chwale i Bożej rzeczywistości. Robert trochę zwątpił, ale jak sobie to poczyta, to myślę, że będzie do tego samego. Próbuję sobie to wyobrazić, jak widzę teraz. I dobrze. Więc one są pełne oczu. Cały czas oglądają chwałę Boga. Cokolwiek nie robią, to uwielbiają i chwalą Boga. Głoszą Jego chwałę i oglądają Jego majestat. I to, do czego chciałam Cię teraz zaprosić, to do tego, żebyśmy się wspólnie z takim naprawdę żarem w sercu, a jak go nie masz, to przekuj to na to, co możesz zrobić swoim ciałem, jak Bogu pokazać, że Ci zależy. Módlmy się o objawienie. Objawienie tego, że Królestwo Boże jest pośród nas. A jeśli jest pośród nas, to my nie możemy Bogu nie oddawać chwały. Już tutaj, teraz, łącząc się z tymi, którzy są w niebie. Amen? Amen. Amen. Więc módlmy się, módl się o objawienie. Jestem przekonana, po prostu nie wierzę w to, że jest tu ktokolwiek, czy w ogóle jest ktokolwiek taki na ziemi, komu Duch Święty nie chciałby dać objawienia. Rozumiesz? Nie ma takiej osoby, ani jednej. I nie ma tutaj, na tym miejscu, ani jednej takiej osoby, której On objawienia nie chciałby dać. On chce otworzyć oczy Twoje. On chce otworzyć oczy Twojego serca. Chce otworzyć też Twój umysł, żebyś wszystkim, czym jesteś, mógł dostrzegać tą Bożą rzeczywistość wokół Ciebie. Żebyś mógł zacząć widzieć, żebyś był tym człowiekiem, który widzi szklankę do połowy pełną, a nie pustą. Czyli zawsze miał nadzieję. Zawsze widział szansę. Zawsze cokolwiek dzieje się koło Ciebie, to miał taki instynkt wręcz, żeby to odnieść do Boga, odnieść do Jego Słowa. A wtedy zobaczysz, że nie ma ani beznadziejnych sytuacji w życiu. Ani nigdy nie jesteś pozbawiony bez ratunku, ani nigdy nie jesteś sam.